dalszy ciąg, kolejny odcinek w sprawie uwodzenia księcia z bajki. Jeżeli chcesz, droga kandydatko na księżniczkę, rozkochać w sobie księcia z bajki, to należy dać mu coś, co mu się będzie z tobą kojarzyło. I takim standardowym sposobem, żeby dać coś przyszłemu kandydatowi na księcia z bajki, coś niezapomnianego, co bardzo często jest stosowane, to jest na przykład kubek do kawy z własną podobizną, żeby on codziennie rano, pijąc kawę, widział ciebie. Drogie panie, informuję was, że nie może być głupszego pomysłu niż kubek do kawy z własną podobizną dany facetowi, który nie jest zakochany w tobie. Jeżeli on jest w tobie zakochany po uszy, jeżeli on już świata poza tobą nie widzi, to taki kubek do kawy z twoją podobizną ewentualnie może być całkiem fajnym rozwiązaniem. Również z gatunku najgłupszych pomysłów to jest kupienie dwóch takich samych t-shirtów, żebyśmy wyglądali tak samo. Jeżeli facet jeszcze w tobie nie jest zakochany, nie rób tego. Ma to zupełnie odwrotny skutek. Już nie mówiąc o tym, że jego koledzy obśmieją go zupełnie. Oczywiście z gatunku tych kretyńskich pomysłów to może być też dla siebie samej, gdzie na biuście mam napisane kocham Marianka, nie? Żeby cały świat już się dowiedział, że ja kocham Marianka, nie? Lub jeszcze lepiej, Marianek kocha mnie. Drogie panie, tego rodzaju pomysły tylko odstraszają facetów. Nawet nie mówiąc już o mężczyznach. Dlatego, drogie panie, zanim kupisz facetowi coś, co ma ciebie przypominać, to się zastanów, czy nie odniesie to odwrotnego skutku. Drogie panie, podrywanie jest bardzo proste. Podchodzi do dziewczyny, się ją podrywa. Ale uwodzenie faceta, to jest sztuka. I dlatego, drogie panie, większość tych, które się do mnie zwraca, to stwierdza, że nie ma prawdziwych mężczyzn. Czemu nie ma? No właśnie, bo uciekają przed wami.